Dzisiaj syropek sosnowy z zielonych szyszek sosny. Troszkę się spóźniłam w tym roku. Właśnie nie zebrałam pędów naszej kochanej sosenki. Jedno z bardziej ulubionych leczniczych drzew przez nas Polaków, Słowian. Więc jeszcze jest szansa. Słuchajcie, dla tych, którzy się spóźnili tak jak ja. Zielone szyszki właśnie sosny kroimy warstwami i one są miękkie, czym mniejsze to tym lepsze i każdą warstwę zasypujemy jakąś tam warstwą cukru i układamy następne warstwy i będziemy mieli potem taki słoiczek. Ten słoiczek teraz musi, już wcześniej zrobiłam takie dwa, jak widać, teraz robię dalej. Te słoinki będą stały sobie właśnie na słoneczku. I teraz tak, ja od lat, czy pędy, czy te szyszki, to dosłownie trzymam na tym słońcu całe lato. Zlewam przeważnie ten syrop, dopiero jak już jest zrobiony, tym słoinkiem od czasu do czasu potrząsam na początku dosyć często. Zlewam go dopiero po najmniej 2 miesiącach. Dlaczego? Dlatego, że jak ten słoik jest zakryty, tam nie ma dostępu powietrza. On się zapasteryzuje po prostu na tym słońcu i nie mam potem problemu z tym, że mi się syrop psuje. Przelewam go, otwieram, przelewam, wlewam do butelek nawet o jasnym szkle i trzymam tylko w ciemnej szafce, w temperaturze pokojowej. Gdy zbyt wcześnie, według mnie, kiedyś dawniej zlewałam syrop sosnowy, to on po prostu mi się psuł. Ta metoda mnie od kilku lat nie zawodzi. Po prostu nie trzeba się śpieszyć. Ten syrop nie jest nam przeważnie w tym okresie takim letnim, początek jesieni, potrzebny. Dopiero nam jest naprawdę potrzebny jesienią, przed zimą, w zimę, na początku wiosny. Więc spokojnie. Ten syrop daje nam zdrowie naszego układu oddechowego, niweluje zapalenie gardła, niweluje zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, czyli wspomaga nas w zdrowiu tego układu. Będzie nas jednocześnie ten syrop inhalował poprzez to, że znajdują się w nim olejki eteryczne z sosny. Będzie dokonywał tego, że będzie nam się wydzielina w tym układzie w gardle z oskrzeli czy z płuc szybciej odrywała. Będziemy po prostu zdrowsi. Źródło ogromne witaminy C, która wspiera nas w okresie właśnie przeziębieniowym. I jeszcze zrobię sobie w tym roku pierwszy raz troszeczkę dżemiku z tych szyszek zielonych. To tak jakbym teraz ten słoik wzięła, tutaj po prostu docisnęła cytrynę, włożyła blender, zblendowała. Znowu następną warstwę, cytrynę, włożyła blender, zblendowała. Można oczywiście cukier zamienić na miód, ale będzie bardziej, jeszcze szybciej się psuło. I można potem jeszcze włożyć potem do makutry to wszystko zblendowane i potrzeć, 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 tak jak konfiturę z róży. Włożyć do małych słoiczków i ten dżemik nie będzie niestety łatwy do przechowywania. Musi mieć temperaturę lodówkową, około 4 stopni. Więc doskonały do białego sera, doskonały do polewania na przykład lodów dla smakoszy, bo nie każdemu ten smak, taki sosnowy, troszkę terpentynowy, odpowiada. Biorę się do roboty. Pozdrawiam Was. Pa!